Oglądaliśmy dzisiaj ten stadion, który przy wsparciu Ministerstwa Sportu, a wysiłku władz lokalnych został zmodernizowany. Mamy świadomość tego, że to jest pewien etap, że on wymaga dalszych nakładów. Na pewno jest potrzebne tutaj zaplecze, które będzie pozwalało z tego obiektu w sposób odpowiedni korzystać. Ja chciałbym Państwu, wszystkim mieszkańcom Gorzowa, całego województwa lubuskiego, powiedzieć, że możecie być Państwo dumni z lekkoatletów gorzowskich, z ludzi, którzy tutaj od małego do dorosłego się szkolą. Moi wychowankowie zdobyli kilka medali Igrzysk Olimpijskich, wiele medali Mistrzostw Świata. Ja nigdy w życiu nie widziałem, jak oni zdobywają medale na żywo. Zawsze widziałem, jak zdobywają te medale z ekranu telewizora, ale bez pracy tego człowieka tych medali by nie było. Ja chciałbym dzisiaj za pośrednictwem Państwa wszystkim mieszkańcom Gorzowa i wszystkim mieszkańcom województwa lubuskiego powiedzieć, że wśród Was żyje, mieszka, pracuje wybitny trener, którego mam dzisiaj ogromny zaszczyt wyróżnić. Stypendium ministra sportu, które mam nadzieję będzie pewną formą rekompensaty dla Pana, pewną również formą inwestycji z naszej strony, po to, żeby Panu się dalej chciało mieszkać w Gorzowie, tworzyć tę lekkoatletykę gorzowską. I proszę wierzyć, Panie trenerze, że zawsze może liczyć Pan na nasze wsparcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Panu gratuluję i bardzo się cieszę, że mogę Panu dzięki serdecznie to wręcz. No fakt jest taki, jak rozmawialiśmy, że gdyby nie ludzie, to sportu by nie było. Ja też mam ludzi, którzy mi pomagają i nie jestem sam, bo to tylko nie ja to tworzę wszystko i mam mnóstwo ludzi, którzy mi pomagali przez lata i są przy mnie. Fakt, no tworzenie w realiach gorzowskich kilkanaście lat temu klubu lekkoatletycznego, gdzie nie mieliśmy nic, no było trudne. No dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Jesteśmy na pięknym stadionie, za nami tak naprawdę wielka impreza Mistrzostwa Polski w Gorzowie 99. Nikt nie wierzył w to, że się tu odbędą, a myślę, że były wielkim sukcesem. A przed nami duży meeting World Athletic Continental Tour Bronze już 24 maja w Gorzowie. Także zapraszam wszystkich do oglądania na żywo czy w telewizji. Że myślę, że no, tu się jeszcze będzie wiele rzeczy działo. Przed nami Igrzyska Olimpijskie i realne szanse trzech zawodników ALKS AJP na wystąpienie na igrzyskach, a powiem więcej, nawet walka nie tylko o występ, ale też o miejsca finałowe. My jako Ministerstwo Sportu, chciałbym o tym Państwa zapewnić, wszystkim związkom sportowym, którzy wystawiają reprezentację naszych reprezentantów na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, zapewniliśmy ze swojej strony wszystko to, czego związki sportowe potrzebują. My w roku 2024 na przygotowania związków sportowych do Igrzysk Olimpijskich wydajemy kwotę 170 milionów złotych. Każdy związek sportowy, którego reprezentanci będą godnie reprezentować Polskę, może liczyć na wsparcie ze strony polskiego rządu, ze strony Ministerstwa Sportu. To jest zadanie Państwa, umożliwić przygotowanie naszej reprezentacji do Igrzysk Olimpijskich i nie ma ważniejszego zadania w roku 2024 dla ministra sportu, dla polskiego rządu w kwestiach związanych ze sportem, jak przygotowanie polskich olimpijczyków, kadry, tych, którzy jeszcze dzisiaj walczą o minima olimpijskie na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Są pieniądze w budżecie i udzielamy wsparcia olimpijczykom, wszystkim tym, którzy uzyskali kwalifikacje, olimpijczykom i paraolimpijczykom, a tym bardziej później medalistom. Dla nich także mamy przewidziane kwoty i środki w budżecie województwa, tak dla olimpijczyków, jak i dla paraolimpijczyków. No i oprócz tego oczywiście podejmujemy różnego rodzaju działania promocji województwa poprzez sport, pieniądze, granty dla organizacji pozarządowych, klubów, dzieci, młodzieży, więc tych środków z budżetu województwa jest bardzo dużo i dlatego cieszę się z wizyty ministra i liczę, że dzisiaj być może usłyszymy dobre informacje dotyczące powrotu do samorządów województw, takich programów jak baza sportowa, które w poprzednich latach nam odebrano i
ograniczono możliwość wpływania na to, jak wygląda infrastruktura sportowa w całym województwie, a to powodowało też możliwość, by do tych projektów realizowanych przez samorządy, głównie lokalne, dokładać z budżetu województwa kolejne środki. Mam nadzieję, że będziemy mogli robić to ponownie.